Siemanemaneczko kochani, ja jestem Gabi i witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Ciekawi jesteście, co będziemy dzisiaj fajnego robić? Otóż na moim koncie wbijemy kolejne 5 postaci na 20 rangę. Jeżeli zobaczycie sobie na moich brawlerów, to już 9 ma 20 albo ponad 20 rangę, tutaj jeszcze macie Spike'a, a czeka aż 8, żeby ją wbić. Specjalnie pod dzisiejszy odcinek przygotowałam koło fortuny z 8 zadymiarzami, powtarzają się dwukrotnie i dzięki niemu będziemy wiedzieć, kogo mamy dzisiaj wbić. A jeżeli chcielibyście, żebym w następnym odcinku wbiła aż 10 postaci na 20 rangę, to wiecie co robić. Zostawiajcie lajka, jeżeli 3000 uda Wam się zebrać, to na pewno wjedzie nowy odcinek. A Wy już teraz dajcie znać w komentarzu, który z tych 8 zadymiarzy jest Waszym ulubionym. Moim oczywiście jest Colt, ale to już pewnie dobrze wiecie. Właśnie moi drodzy, jak widzicie, na tym zestawieniu jest m.in. Colt i Shelly, którymi uwielbiam grać, są mega postaciami, ale niestety przez to, że miałam je blisko 20 rangi, nie mogłam nimi grać. Więc dzięki dzisiejszemu odcinkowi będę mogła w końcu nimi troszkę więcej pograć. Ja, moi drodzy, żeby już nie przedłużać, wylosuję sobie pierwszego zadymiarza, którego wbiję na 20 rangę i kto będzie, moi drodzy, pierwszym zadymiarzem? Karl czy Tara? Tara! Fantastycznie, mega się cieszę, bierzemy Tarę na solo showdown i zobaczymy, jak nam pójdzie. A ja jeszcze Wam przypomnę o tym, że jeżeli jeszcze nie subskrybujecie tego kanału, to wystarczy, że wyjdziecie na dół, wciśnijcie ten czerwony przycisk subskrybuj, a obok niego malutki dzwoneczek, a zawsze będziecie na bieżąco z moimi nowymi filmami. No i do 50 tysięcy brakuje już naprawdę niewiele, a szykuję dla Was fajną niespodziankę i opłaca się mnie subskrybować, także dajcie czadu. Do Tary, moi drodzy, mam 2 star powery, czarny portal i uzdrawiający cień, ale zdecydowanie wezmę czarny portal na solo showdown. I oczywiście mój skin, błękitna Tara. Idziemy do gierki. Wow, tutaj Dynamite na samym starcie do nas zawitał. Dobra, weźmy sobie tego Cuba i troszkę się oddalimy od tego Dynamite'a. Musimy uważać tutaj też na Shellkę, która siedzi tutaj. O, poszła sobie w stronę środeczka. Zdobywamy, moi drodzy, skrzyneczki i lecimy z tą giereczką. Tarą, moi drodzy, nie grałam już mega, mega długo, więc mega się cieszę, że mogę dzisiaj nią zagrać. Mam do niej 2 star powery, które uwielbiam, więc powinno być dzisiaj ciekawie. Jest mały problem, ponieważ ta mapka zdecydowanie nie jest na takie postacie jak Tara. Jest ona na Shelly czy na Bulla, czyli postacie, które sobie raszują w krzaczkach. Będzie ciężko, moi drodzy. Ja się tutaj nie będę jakoś mega wychylać. Właśnie, bo tu jest Shelly. No to nieźle. Moi drodzy, mamy 2 pucharki, a nie pamiętam, ile mi brakowało na Tarze. Aha, jeszcze 4, także przechodzimy do kolejnej gierki. Zdecydowanie w tej gierce muszę pamiętać, żeby nie wbijać do krzaczków sobie tak właśnie o, kiedy chcę. Bo może być tu ciężko. Zobaczcie, tu się bije Daryl z Shellką, a jak wiecie, moje karty przelatują przez skrzyneczkę, więc sobie poobijamy tutaj Shellkę. Fajnie by było na niej naładować ulta. Wow, czy Shellka ma awka? Ja się boję do niej podejść. Dobra, mamy Shellkę, moi drodzy. I jeszcze ulta nie naładowaliśmy, a fajnie by było, bo może on tutaj nam dużo dać. Tu jest na pewno Bull, który się bije teraz z Darylem. Poatakujemy sobie Daryla, który się niestety schował. I teraz pytanie, czy iść do skrzyneczki, czy tutaj niszczyć kogoś? No nie wiem, o, idzie do nas Shelly. Shelly ma strasznie długi zasięg. Wow, dobra, mamy star... Wow, użyłam ulta, jejku, nie mogę się wysłać, bo tak się stresowałam. Jedzie, moi drodzy, do nas Daryl! Znowu 5 miejsce i 2 punkty? Małymi kroczkami do celu, moi drodzy, potrzebujemy jeszcze jednej gierki, o ile oczywiście ona nam pozytywnie tutaj przebiegnie, żeby bić Tarę na 20 rangę. Lecimy z tym, moi drodzy, żeby zdobyć 2 power cube, braku... przepraszam, 2 pucharki. Trzeba zdobyć chyba 5 miejsce, więc nie jest tak najgorzej. O, tam, wow, tam są, jest bardzo dużo skrzynek na sam start, w środeczku, więc chyba nikt nie będzie chciał mnie tutaj zdobyć, tylko wszyscy pójdą po tamte skrzyneczki. Ja nie, bo jak widzicie, jestem Tarą, mam, no, niezbyt wiele życia, więc może być tu ciężko. Poobijamy sobie Shellkę i za chwilę myślę tutaj Bulla, który będzie wracał. Dobra, jest Shellka. O, na której zabrakło w sumie nam jednego strzału, żeby ją pokonać. Ej, dobra, moi drodzy, jesteśmy już 5, więc wcale nie będzie z nami tak źle. Ja mam, moi drodzy, ulta, więc teraz go postaram się użyć właśnie na tej Shellce. Dobra, nie uciekła nam. Je... Wow, użyła ulta, tak totalnie zmarnowała. I chyba po... Wielkie starcie, moi drodzy, tylko ciekawa jestem, z kim będziemy tutaj walczyć. Na pewno z jakimś Bullem, który na pewno jest tutaj. Jest Shelly na 10 Power Cubesonach. Mimo to, moi drodzy, dzięki takiemu miejscu mamy Tarę na 20 randze. Superansko. To ja teraz szybko przechodzę do koła fortuny, kręcimy, moi drodzy, i fajnie by było, wiecie, bardzo mi zależy, żeby Colta i Shelly wymaksować. O, było bardzo blisko i tym razem mamy Karla.
Superancko, wracamy do gierki. Na Karlu brakuje mi dokładnie 6 puszek, żeby go wbić na 20 rangę, więc idziemy do gierki. Karlem, moi drodzy, na tej wzburzonej pieczarze powinno być dużo łatwiej, ponieważ ma on troszkę dłuższy zasięg i na pewno więcej życia. Także jedziemy z tym koksem, moi drodzy. Tutaj jest Pam. I idzie do nas też Shelly, więc musimy tutaj mega uważać. Pan sobie weźmie tego Kipsona. Wow, nie udało mi się ją ani razu trafić, więc sobie obijemy tutaj Shellkę. Pan, co tam w ogóle zdobywa te cuby jak szalona, więc lecimy troszkę do niej, żeby coś ją tutaj troszkę poobijać. I zobaczcie, ona jest z dwóch stron tutaj w potrzasku, bo Dynamike od góry ją tutaj też strzela. I zobaczcie, jest kill. Ja sobie jak złodziej ukradnę te power cubesony i muszę uważać, bo Karl, boże, Dynamike ma ulta, więc chyba sobie go podjedziemy. O, troszkę byłam za daleko. Dobra, tam go jeszcze zahaczyliśmy, ale niestety nie udało nam się go pokonać. Na tej babce mamy totalny wysyp kamperów. No, wydaje mi się, że ona jest świetna dla osób, które lubią sobie tutaj troszkę pokampić. A ja do takich osób nie należę, no chyba, że mam jakąś Shellkę albo Bulla, ale no Karlem tutaj na pewno nie będę buszować w krzakach. Dobra, i teraz jest niebezpiecznie, bo ktoś może mi tutaj wyskoczyć. Ja już niestety jestem bardzo blisko środeczka, no bo strefa jak... Oh, hell no! Jak widzicie, właśnie jest Shelly, moi drodzy. Mogliśmy to lepiej ugrać. Ale jak widzicie, w pierwszym meczu tym razem fantastycznie szybciutko udało nam się ubić Karla na 20 rangę. Jest super. Przechodzimy ponownie do koła fortuny i kogo koło wylosuje nam tym razem. Jestem mega, mega ciekawa. A będzie to, moi drodzy, Kolcik, proszę, albo Shelly. Jest! W końcu mnie koło wysłuchało, także chodźcie zagrać Shellką i wbić ją na 500 pucharków. I jak dobrze widzicie, na Shellce brakuje mi 2 pucharków, mam do niej 2 star powery, a tym razem weźmy sobie plasterek, bo mega go uwielbiam. No i co, moi drodzy, zaczynamy sobie z Shellką na wzburzonej pieczarze i niestety nie mam skrzynek na samym początku, ale mam Bulla, który tutaj, nie wiem, co on za piruety tu odstawia, więc troszkę... Aha, on się tutaj steamował z tym ziomeczkiem. Dobra, ja stąd uciekam czym prędzej, bo jak wiecie, nienawidzę teamowania, a oni tutaj nie zamierzają się nie teamować. Tutaj Fenix na mnie dość mocno natarł, więc sobie pójdziemy inną stroną. O, coś chyba ich z ich teamowania nie wyszło niestety. Ja troszkę boję się teraz wbić tutaj Shellką. O, ale widzicie, poszła inna Shellka, więc nie będzie tak najgorzej. Jest też Bull. Dobra, tamta Shellka zdobywa cuby, a ja się zaczaję na tego Bulla chyba. Surprise, motherfucker. O, jest ta Shelly, moi drodzy. Ja bym, no już ją prawie miałam. Dlaczego? No i z naszych brakujących 2 pucharków zrobiło się 5. Dzisiaj to chyba norma. Teraz, moi drodzy, lecimy z tym koksem. Planuję wygrać już w tej gierce. Mam nadzieję, że mi się uda. Idzie do nas Shelly, która chce nam zabrać w tym momencie naszą skrzyneczkę, ale jej na to nie pozwolimy. Mamy dużo więcej życia i mamy też plasterek. Wow, ale muszę tu uciekać przed tym tikiem. Dlaczego ja go nazwałam Dynamike'iem? Ładujemy sobie, moi drodzy, plasterek. Tutaj jest kolejna Shelly, więc dzisiaj mamy jakiś totalny wysyp Shelly na tej mapie. No nie dziwię się, Shelly i Bull na tej mapce robią totalną robotę, a ona, jak widzicie, już tutaj będzie dostawać obrażenia od strefy. Ja ją jeszcze w tą strefę wbiję. Więc wystarczy, że teraz dostanie... Tak jest, moi drodzy. W tym momencie Shelly traci swojego power cube'a, którego ja zdobywam. A tu kolejna Shellka jest na niewielkiej ilości życia. Czy ona będzie nam tutaj... Tak, ona będzie tutaj sprytnie uciekać. Ale ja ją jeszcze mogę tutaj łapać. Dobra, mamy to, moi drodzy. Zniszczyliśmy dzisiaj już chyba 2 Shellki? Albo 3? Chyba 3, moi drodzy, fantastycznie. I zostało 3 zadymiarzy na mapie. Wiemy, że jest bodajże Tick i pewnie ktoś jeszcze tutaj siedzi w krzakach. O, jest ten Bull. Dobra, mamy, moi drodzy, Bulla, więc został nam tylko Tick. A z Tickiem powinno być łatwiej na tej mapce, na pewno niż z Bullem. O, jest, moi drodzy, tutaj się schował koleżka. I mamy to, zwycięstwo Shellką. Jak wiecie, za zwycięstwo 10 pucharków i mamy nasze 505. I właśnie w tym momencie przekroczyłam ponad 10 tysięcy star pointsów, więc będzie nam mega fajnego skina i mam nadzieję, że wiecie, o którego mi chodzi. A jeżeli wiecie, to dajcie znać mi teraz w komentarzu. I ponownie kręcimy sobie kołem, moi drodzy, a kto będzie naszym już 4. dzisiaj zadymiarzem na 20 rand? El Primos? Fantastico, moi drodzy, lecimy z El Primo. Do bicia El Primo na 20 rangę brakuje mi tylko jednego pucharka, więc to nie będzie zbyt trudne zadanie. I dlaczego ja w ogóle nie mam z tych star powerów? O co tutaj chodzi? W sumie dzisiaj na tej mapce nie widziałam, żeby ktokolwiek grał El Primo, więc jestem ciekawa, jak mi pójdzie. O, jak on fajnie tutaj szybko skrzynki rozwala. Dobra, tutaj są jakieś bitki o skrzyneczkę. Jest tu sporo zadymiarzy. Tam się, wow, tam tutaj totalnie się pobili. Jest też Bibi, z którą możemy sobie poradzić, moi drodzy. O, ale nas odepchnęła. Chodź tu, Bibi.
Wow, Shelly jest tutaj, moi drodzy. Użyła ulta na nas i ktoś teraz ją zniszczy. Właśnie chyba ten bo, coś tam na nią czai. A ja sobie chyba przejdę w stronę środka, żeby tutaj chociaż coś mieć potem do powiedzenia. Jest z 6 power cubami koleżka. Wow, uciekł nam. Dlaczego? Bibi idzie w jego stronę, żeby go pokonać. A my w tym momencie pokonujemy Bibi, moi drodzy. Tak, jest. Mamy to. Zwycięstwo El Primo. I w tym momencie 20 ranga. Fantastico El Primo. Strasznie szybko teraz lecą te gierki po takim trudnym początku, więc czuję ulgę na swoim serduchu. Ale moi drodzy, zanim zagramy sobie ostatnim zadymiarzem, to spróbujemy sobie otworzyć moje 8 big boxów, a nuż nam coś wypadnie. A w pierwszym big boxie mamy, moi drodzy, monetki, punkty mocy do Ems, do 8-bitowca i jest! El Fuego! I widzicie, tak jak wam przed chwilą powiedziałam, nie mam Star Powera do El Primo, a on na pewno powinien tam być. To właśnie mi dropnęło do niego Star Powera i polega on na tym, że jeżeli El Primo użyje swojego ulta, to dodatkowo w ciągu 4 sekund wrogowie otrzymują 1200 punktów obrażeń, więc jest to mega spoko. Szkoda w sumie, że wcześniej nie wylosowałam tego Star Powera, przynajmniej byśmy go wykorzystali w grze. Przelecimy przez resztę big boxików w miarę szybko, ja wam jeszcze na zbliżeniu pokażę dokładnie, co jest w ostatnim. A ja niestety tak szybko przeleciałam, że nie zdążyliście dokładnie zobaczyć, jak otwieram ostatnią skrzyneczkę, tutaj macie wszystko, co w niej było. Kręcimy już dzisiaj ostatni raz, moi drodzy, kołem fortuny. Tylko ciekawe, co będzie, jeżeli wypadnie mi postać, którą już wbiłam na 20 rangę. Ale nie, myślałam, że będzie El Primo, a mamy Pankę, także... Ej, dlaczego dzisiaj Colta nie udało mi się wbić na... Co? Znowu będę musiała czekać na Colta. Także wiecie, co musicie zrobić. Musicie zostawić dużą łapę w górę pod tym filmem. 3000 i od razu wlatuje odcinek, gdzie wbijam 10 postaci na 20 rangę. A my bierzemy Pan, do której też niestety nie mam tych fantastycznych Star Powerów. I przechodzimy do gierki. I ciekawa jestem mega, jak nam pójdzie dzisiaj tą Panką. Wow, tam jest uliczka Shelly, ale ona fantastycznie wygląda. I chyba sobie zapolujemy tutaj na tego kolcika, bo z dwóch stron jest atakowany i przez Shelkę, i przez właśnie nas. Zużył ulta totalnie bezmyślnie, ale widzicie, Shelly też ma dość niewiele życia, ale ona musi być blisko ulta, ponieważ nas tutaj stara się jak najwięcej obić. Wbijemy ją tutaj do strefy, niech sobie jeszcze troszkę posiedzi w tej strefie, dokładnie, straci troszkę obrażeń. Nie, podwójnie się zabiliśmy, o co tutaj chodzi? Zagramy sobie, moi drodzy, w takim razie jeszcze jedną gierkę i jak widzicie, brakuje mi już tylko dwóch pucharków. Wydaje mi się, że jestem tutaj strasznie lekceważąca, ponieważ ta Shelka mogła nam dużo zrobić. Widzieliście, że idzie do nas dość agresywnie, więc raczej wiedziała, że ma ulta, a ja chyba sobie zostawię tych dwóch zadymiarzy i pójdę zdobywać inne skrzynki. Tam idzie Bibi jeszcze po skrzyneczkę, więc możemy tutaj z daleka się na nią zaczaić, ale ta mapka, jak widzicie, ma tak dużo zakamarków, więc ciężko się na kogoś z daleka zaczaić. O, ile tam jest skrzyneczek! Idzie do nas Bibi, moi drodzy, ja sobie jeszcze odpalę tutaj leczonko w razie W. I mamy chyba ją tutaj w pułapce, ona będzie się leczyć. Użyła jeszcze na nas ulta! No fantastycznie to zrobiła, szczególnie, że ten ult został między dwoma ścianami, ale jak widzicie, udało nam się zdobyć 5 puszeczek, a wiecie, co to oznacza? Tak, mamy naszego ostatniego 5 zadymiarza na 20 randze. Jak dobrze widzicie, zgraja moich zadymiarzy na 20 randze i powyżej się dzisiaj tutaj poszerzyła, ale niestety, no, widzicie, to jest mega, mega smutne. Także zostaje tylko jedno wyjście, musimy jeszcze jeden odcinek zorganizować, w którym wbijam aż 10 zadymiarzy na 20 rangę, także wiecie, co robić. A ja was jeszcze zaproszę na mojego Instagrama, na którego często wrzucam fajne rzeczy. Link znajdziecie oczywiście w opisie do tego filmiku, także wpadajcie. A ja co mogę wam powiedzieć? Bardzo uwielbiam takie odcinki. Mam nadzieję, że ten odcinek również wam się spodobał. A ja na ten moment będę się z wami żegnać. Trzymajcie się, pa pa! We'll be right back.